zobaczmy, czy dzisiaj będziemy mieli troszeczkę szczęścia w trybie Fortnite. Tak się zastanawiam, niektórzy się tak zastanawiają, o co tutaj chodzi, nie? No bo na YouTubie subskrypcje są za darmo, a tutaj trzeba za to jakoś płacić. O co tu biega? Tutaj są followy zamiast takich subskrypcji YouTubeowych, prawda? Jak wyszedłem z trybu Fortnite, to nie działał online. No coś jest nie tak z tą Fordzą ostatnio. Za cicho powiadomienia, tak? Dobra, to dam je głośniej, jak ten... Jak skończę streama, to podgłośnie to. Jedziemy się z kimś ścigać. Właśnie, bo ja nie zacząłem od tego mojego ulubionego miejsca, gdzie zawsze po 10 dropów jest. Dobra, gościu tam chyba szuka jakiegoś samochodu. Ja bym się mógł teraz z Mini Cooperem ścigać, bo mam taki dosyć słaby samochód. Jakbym go spotkał, było dobrze. Komisarz lepszy, dobra, to może być komisarz Lucek. Ach, nie mam odpowiedniego sygnału teraz. Coś tu było, widziałem dymek. Szukasz, szukasz, mnie nie oszukasz, dawaj mi tu dobry samochód. Ktoś ma już 10 poziom, no nic nie poradzisz na to. Ale z 10 poziomem też się da wygrać. Nie jest tak. Zapchał mi ten sam samochód, ale super. Ło, dobrze gra. Gdzie on pojechał? Dobra, jednak słabo. Co on robi? Boj, ty, jaka zagrywka! Ej, to był fart, że mnie tak zepchał. No nie! Rozwal się gdzieś tam o drzewo, dziadu. Ech! No ty Mini Coopera masz, to gdzie? To nie, ty... Z Mini Cooperem to nie będziemy się ścigać. Dobra, niech ci ludzie sobie wezmą jakiś samochód, się z nimi pościgać, chyba że oni między sobą będą się ścigać. Mam nadzieję, że nie. Gdzie do mnie? Nie, nie, za słaby samochód masz, kościół. Nie chcę się z tobą ścigać. Tak, to Audi jest takie sobie, ale no wiesz, 5 poziom. No gościu, ej, to chyba ktoś od nas jest. Tak to wygląda, bo kościół mnie ściga. To jest chyba jakiś widz albo coś, mnie poznał, nie wiem. Nie zdarza się tak, że osoby naciskają w całym momencie. Dołączają do ciebie, wiem, że dołączenie, co? Nie, chyba najlepsza, największe szanse na dołączenie są wtedy, kiedy właśnie się jednocześnie klika. Już to testowaliśmy na streamach. Na live'ach żeśmy testowali to. I działa to dobrze. Da się dołączyć normalnie. Dobra, tu jest jakiś samochód. Co to jest? Coś dobrego chyba. To jest BMW. To jest BMW policyjne? Czy co to jest? To jest chyba kozackie auto. Nie wiem co to jest, ale to jest na pewno lepsze od mojego. Co on robi? Czemu uciekasz? Nie, to jest Crown Victoria. Dobra, trzeci poziom, możemy się ścigać. To jest Jakub? Nie, co to było? To był Jakub chyba, tak? Taki nick. Jakubo. Siemaneczko, Jakubo. Ej, nie mogę go dogonić! Nie mogę go wyprzedzić, ją, patrz na to. Wiktoria lepsza od Audicy? Damn, boy! O kurde, się nie mieszczę w zakręty. On też. Ty, to już tutaj jest, koniec wyścigu, pościgu. Ja zjeżdżam tu. Ej, słaba ta audycja, faktycznie, mieliście rację. O, dobra, zmieściłem się, ale było blisko. Nie wiem, czy tam dojadę. Może zsynchronizujmy się na następnym trybie o Fortnite, ok? Czy mam magiczną herbatkę? Nie, mam tylko wodę. Tylko wodę mam, niestety. Kurczę, Bela, ja bym sobie pograł, ale zaczekam już na Forza Horizon 5.
No, jednak to jest spory wydatek kupić czwórkę. No myślę, że piątka na pewno nie będzie tańsza. Lubię tą Subarkę. Parę razy nią już przegrałem, ale i tak nią lubię. Nią lubię śmigać. Musimy szybko gdzieś poziom wbić. Tylko jakiegoś dobrego takiego przeciwnika. Ta Wiktoria była całkiem dobra. Widzieliście, że mniej więcej ten sam poziom, nie? Jakby gościu inaczej pojechał, to bym nie porobił. Audica jakaś słaba, faktycznie. Ja myślę, LS6, no to nie, no tutaj zaraz będziemy wymiatać. O, tu Wiktoria prawie tak samo jedzie jak ta Audica, słabiutko. Forza Horizon 5 kupuje w ciemno. No, zobaczymy. O, tutaj ktoś się tutaj dropa podnosi. Co ty tu masz? Też Subaru. Zakręcamy i gaz. Gdzie on pojechał? W drugą stronę. Dobrze. Forza Horizon 4 wywaliłem z kompa już 2 miesiące temu, bo już nic więcej nie mogłem zdobyć. Spoczko. No tutaj niestety jest tak, że... Ja myślę, że powinni zrobić troszeczkę jak w The Crew, że te samochody faktycznie trudno jest zdobywać. No nie, a jak zdobywasz te samochody tak prosto, że każdy Wellspeed to już masz nowy samochód, to tak ciężko się zżyć z tymi samochodami. A w The Crew trzeba naprawdę sporo popolować, pozdobywać kasy na te auta i zdobyć jakieś unikalne, których nigdy już nie będziesz mógł zdobyć. To jest fajne, a tutaj tego nie ma. Tutaj samochody zdobywasz właściwie za nic. Mi się wydaje, że w piątce powinni to poprawić. Fajnie, że jest dużo samochodów, ale z drugiej strony nie fajnie, no nie? No bo żaden samochód nie jest taki wyjątkowy. Czy to jest taka też chyba... Tutaj chyba jest taka wyjątkowość też tej Ford, że masz dostęp do tylu fantastycznych samochodów. No i jakby było tak dużo samochodów, to... Czekaj, bo tutaj ktoś mi chyba furczy do mnie. Czekaj. Ale zgadłem fajnie. Jakby było tak... No jak tutaj jest bardzo dużo samochodów i jakby odrobinę ciężej się je zdobywało, to by było spoczko. O kurde, co? Jak ja zahaczyłem o to drzewo? Ale dobra, ziomek też się rozwalił tam. Ej, to jest niemożliwe! Coś ta alfa jest za szeroka, hitpointy ma za szerokie. Niż faktycznie jest. Dobra, Gallardo już mnie tam trochę podganiało. Gdyby się nie rozwaliło, to bym przegrał na 100%. Kurczę, mało brakowało. Alfa jest słaba, czy ja wiem? Dobrze cisnęła, ja wiele razy nią wygrałem różne rzeczy. Kurde, dobra, musimy wziąć FF, niestety. Musimy kogoś szybko pokonać, bo ten samochód jest słaby. Dobra, jak tu wygląda strefa? Okej, musimy tego tutaj machnąć. Dawaj, 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 dawaj. Nie, 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 tylko nie Ford Grupa i offroady. Dawaj, 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 Ferrari, patrzcie jak on ciśnie. Rozwal się o drzewo, zabij się tam, zniknij. Ale się odbijał rykoszetem, what? Dobra, bierzemy tego Forda czy nie? Jaki Ford! Jaki Ford! O kurde! Ale przyfarciłem nieziemsko. Dawaj, bierzemy. What? Gościu się gdzieś tam rozwalił. Gdyby się nie rozwalił to drzewo, to koniec by było. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Podobało mi się to. Między drzewami, pa! Woo! Prosto w drzewo. To jest właśnie mój skill. Dookoła drzewa. Woo!
O, ktoś tutaj do mnie furczy. Dawaj, dawaj, chodź. Zrezygnował. No chodź, już jak taki cwany jesteś. Dobra, gdzie jedziemy? Ale ciśnie, o kurde. Dawaj, 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 Ford! Jezus! O kurde! Ale pocisnął, ale pocisnął. Szkoda, że tutaj nie pokazuje tego ostatecznego czasu. O ile sekund była różnica? Oh my god. No tak, musimy tu zrobić spotkanko. Ktoś tam, widzę, że wbił na tą górę. Ktoś tam nie jedzie w ogóle. Ja mam traktora! Ej, to jest ziomek chyba. Chodźmy na górę, ja tam zjechałem z niej szybko, bo tak się zamyśliłem trochę. A traktor dobry, chodźmy na górę się spotkać. Tylko nie wiem, który to jest od nas, a który nie od nas. Zaraz zobaczymy, meeting with Lucek. No jedynie tak możemy zrobić chyba ten meeting teraz, skoro ten tryb online tak słabo działa. Siemaneczko Jasiek, siemaneczko. Dzięki Ulokej, siemaneczko. Dzięki, dzięki za donacik. Dobra, tutaj zróbmy sobie meeting przy wieży. Patrzcie w ogóle w jaki łatwy sposób ten ciągnik tutaj wjechał na górę. W ogóle on ma... on ma napęd AWD zrobiony w tym trybie. What? Patrzcie jakie tutaj mamy kółka małe z przodu. I napęd AWD. Po co? Dlaczego? My god. Jasiek. Jakieś elliptic call. Siemaneczko. Julcia, dziękuję. Znaczy no, dziękuję Speedlag. Co? Ścigamy się? No to dawaj Jasiek. Jedziemy. Koniec zlotu. Chcecie walczyć? To proszę bardzo. Boys. Jaki to był zlot. Napęd na 4 koła ma ten ciąg. Ja dopiero teraz to zobaczyłem. Dla mnie to było niepojęte. Po co? Przecież to koło z przodu nic nie robi. Całą trakcję zabiera to wszystko z tyłu. Dobra, Mini Cooper kontra ciągnik. Mini Cooper wygrywa. Mini Cooper na prowadzeniu. A ciągnik jest dobry na te wszystkie wertepy. Z telemarkiem upadek, no można tak powiedzieć. Zobaczcie, napęd, ja nie mogę w to uwierzyć, napęd na 4 koła, what? O ja, a ciekawe czy w tym ciągniku da się zrobić napęd na przód. Jak to będzie wyglądało wtedy? Dobra, tu mamy chyba 5 biegów. Jasiek koniecznie chciał się ścigać ze mną, no proszę. O. Czekaj, to tutaj! O nie! Nie trafiłem! Jasiek, jedź po wygraną! O, jeszcze chyba zdążę zawrócić. Jest! Ej, niewiele brakowało. Niewiele brakowało, nie trafiłem. Chyba nie da się zrobić napędu naprzód, szkoda. Patrzcie, jaką teraz będę miał furę. Czy klub jest otwarty? Nie, klub jest nieotwarty teraz. Teraz to mam furzysko. Ej chłopaki, bierzcie sobie jakąś. W ogóle tyle was wbiło? Super. Chodźcie poszukamy wam jakiejś fury. Byście nie byli takimi, wiesz, słabiakami tutaj. Jedziemy szukać dropów dla was. O, tam macie jakiś na rondzie. Bierzcie jak swoje. Tylko przypadkiem nie trąbcie. Ja wiem, że się chce zatrąbić, ale spróbujcie nie. No Impala, no może być, może być. Bierzcie sobie Impalkę. Proszę bardzo. Ktoś sobie Impalkę zgarnął. A w suwakach da się 100% naprzód, czyli robi się napęd na 4 koła i 100% naprzód. No w sumie tak. W suwakach w ogóle. No tak się chyba to najlepiej nazywa. Najszybciej. Jak mówić, w parametrach sobie to pozmieniaj. W
W suwakach, proszę bardzo. Ktoś się tam zaczął ścigać w ogóle. O, proszę bardzo. Bierzcie sobie tę furkę. To jest bardzo dobry samochód. Proszę, już mamy bowlerka w ekipie. Ha. Jest, o tam jest jakiś następny dropik. Dość, jeszcze jeden jest tam gdzieś. Tutaj trzeba te biegi szybko zmieniać w tym Unimogu. Co to za monstr? Monster to jest... Znaczy monstrum, to jest Unimog. Nie mogę go bardziej pokazać, czekaj z boku, patrz. Jeździmy ekipą, teraz szukamy dropów. No wolałbym go, o kurde, mnie? Dobra, nie wyzwał mnie na pojedynek na szczęście, wolę Golfa od tego Unimoga, potężna maszyna, no. Golf też ma napęd na 4 koła. Tutaj w ogóle, what the fuck? Co to było? Nie wyzwał, ej, zaatakował kogoś z naszych, trzeba pomóc mu. Gdzie jest ta Alfa? Zaatakował Wiktorię? Trzeba Alfę z tego zepchać. Idziemy pomóc naszemu ziomeczkowi. Ja nie wiem, czy dogonię tą Alfę, bo ona szybka. Musimy sprawić tak, żeby ziomek wygrał z nią. Ale by było super, jakbyśmy mieli Alfę w teamie. O, nie dogonię jej chyba tutaj, będzie ciężko. To jakiś ziomek, to w ogóle jakiś random jest, to nikt od nas. Tutaj jakiś dropik był, ale jadę pomóc naszemu, nie wiem, czy mi się uda. Kurde, zaatakował nas. Gdzie on jest? Gdzie on pojechał? Ja nie wiem, gdzie oni... Kurde, nie wiem, o co chodzi. Zniknęli gdzieś z mapy. Bez kitu. Tutaj poszukamy sobie dropów w mieście, może będzie coś fajnego. Może zajedziemy sobie na górę. Tutaj widzę, że ktoś sobie jedzie. Tam jakiś drop jeszcze po prawej stronie. Spróbujmy to zgarnąć. Z jedynki, kurde, drift. Nie. Ten Nissan. No, dobry samochód jest w tej klasie, ale chyba Golf szybszy. Co jadłem na śniadanko? A dzisiaj zjadłem sobie bułeczkę. O, coś słyszę. Coś tu. Ouu, nie, tego nie chcę. Tego nie chcę i wam też nie polecam nigdy tego samochodu brać. To jest skandal, ten samochód. O, czekaj. Bierę to. Panamera. Pięknie. Już mamy Panamera w teamie. Ja to musiałem wziąć, jest dobry samochód. Chyba. Na asfalt może, umówmy się tak, że na asfalt jest spoko. Zaraz się strefa... O kurde, w mieście będzie się kończyć. To jeszcze ziomeczkowi, który ma bowlera, trzeba znaleźć coś mocniejszego. Chociaż bowler jest dobry. Ktoś tutaj jedzie, zobacz. Ty, to ta Alfa! Ty, co? Pokonałeś go? Patrz, ziomek go pokonał! Ej, on jechał Wiktorią, a gościu inny jechał Alfą. What? Czaisz, pokonał ten, co chcieliśmy mu pomóc. Ja pierniczę, patrzcie, jaki mamy zespół. Mamy Porsche Panamera, mamy Bowler i mamy Alfę. Ja pierdziut. Ej, GG. Ty, czekaj, tutaj ktoś wyzwał naszego na pojedynek, idziemy atakować go. Zagadaliśmy się, a tutaj zobaczcie, przyjechał taki duży samochód. Gdzie on pojechał? Tutaj jest, musimy go atakować. Atakujemy, atakujemy, atakujemy. Tak jest, tak jest. A, o nie, ktoś mnie wyzwał. Ktoś mnie wyzwał na pojedynek. Nie, dobrze, dawaj, 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 dawaj. Też jakaś Alfa. Musimy jechać według GPS-u. O nie, o nie, o nie. Niedobrze. A, kurde! To była moja jedyna szansa. O nie. Ale chociaż mojemu ziomeczkowi pomogłem. Zawalczyć tam. Ach. Ej, to było super. Ej, to było super fajne.
Wiesz, że ziomeczek ograł tamtego w ogóle Wiktorią i przyjechał tą Alfą do nas z powrotem. I jeszcze mu, ja nie wiem czy udało mu się wygrać, no bo nie widzimy tego. Ale mam nadzieję, że mu troszeczkę pomogłem spychając tego wielkiego gnoja, który go wyzwał na pojedynek. Ekstra. Dobra, jestem na miejscówce, już na samym starcie mamy drop. I chyba tylko tyle, jeśli chodzi o tą górę. Mamy takiego, także co, znowu komisarz Lucek wchodzi do akcji. Oregon mogę wbić tylko... Aha, tylko w ETS-ie masz wszystkie DLC. Nie, no wiesz co, w ATS-ie mamy, ja mam wszystkie DLC. Ich się chyba nie da wyłączyć normalnie w Steamie. No właśnie to jest słabe w tym konwoju, że trzeba mieć wszystkie DLC, prawda? Że każdy musi mieć wszystkie. Bo inaczej nie będzie mógł nawet dołączyć, no. Do ETS-a jeszcze nie ma tego trybu online, więc... To słuchajcie, to robimy oczywiście zlot. Jaszkowi znowu udało się dołączyć, proszę bardzo. Zrobimy tak. Gramy razem, spróbujmy grać razem, co wy na to? To jest zupełnie inny rodzaj zlotu na trybie Fortnite, bo teraz będziemy grać razem, na tej zasadzie, że jak ktoś wyzwie kogoś z nas, jakiś randomowy gracz, no my robimy wszystko, żeby tego randomowego gracza, żeby mu przeszkodzić w wygranej. Spychamy go, rozbijamy o drzewa i tak dalej. Walczymy z nim, okej? I staramy się nie wyzywać siebie, tylko raczej liczymy na to, żeby inni gracze nas wyzwali do pojedynku. Co wy na to? Spróbujmy takiej gry zespołowej i zobaczymy, czy to da jakieś fajne rezultaty. Ała. Świetnie. Ja już stąd nie wyjadę. Jezu. Tak, mam oczywiście Discorda dla widzów. Chyba jeszcze tutaj na Twitchu go nie podlinkowałem. Dziękuję za donate, dziękuję bardzo. Boże, jak się tu resetuje? Muszę chyba poczekać w jednym miejscu, aż będę miał taką opcję do resetowania. Dodali testy do nowej Forcy? No, mogliby dodać, no. Ostatnio rozmawiałem z takim ziomeczkiem, który naprawia Tesle, właściwie to ja chcę z nim vloga nagrać, bo bardzo ciekawy temat. Ej, nie wyjadę stąd, kuźwa! O, mam w końcu tą opcję, dobrze. Ach. Głupio się z tej góry zjeżdżać, czy trzeba w konkretnych miejscach zjeżdżać, bo jak się źle zjedzie, to elo. Także co, próbujemy tej gry zespołowej. Pyk, pyk, jedziemy. Szukamy dropów. Czekam na ziomeczków. W lokomotywowni chyba pusto. Chyba tu nic nie będzie. O ty kurde, nie da się tu... O, ale się tu dziwnie jeździ. Jak ci idzie jazda na kole? Dobrze, kurde, teraz to bardziej intuicyjnie niż na rowerze. Ostatnio miałem nawet taką schizę, że jechałem sobie na rowerze i myślę, a pojeżdżę sobie bez trzymanki. I próbowałem tym rowerem tak skręcać, jak skręcam na kole. Bo na kole to operujesz bardziej nogami, jak jedziesz, no bez trzymanki, bo wiadomo, nie masz kierownicy. A jak się jedzie na rowerze, no to bardziej górną częścią ciała i tak próbuję tymi, wiesz, nogami manewrować, nie? Poniżej tułowia. I nic się nie dzieje i się zastanawiam, o co chodzi? Dobra, mamy tutaj trzeci poziom, pierwszy z chłopaki, no musimy coś ogarnąć, jakieś fajne dropiki, bo będzie za słabo. Nas rozwalą przecież. Co jeśli byś puścił kierownicę podczas jeżdżenia lub spadania z góry? No to zaczęłaby się kręcić na wszystkie strony, no. Tutaj mam akurat małe siły ustawione w Fordzie, dlatego że tutaj się jeździ cały czas po jakichś wertepach i tak dalej. Ale jak jest jakaś taka gra typu jak, o, wczoraj F1, to ustawiam prawie na maksa Ford Speedback.
I naprawdę dobrze to działa. Bierzcie sobie tego GTR-a, to... O kurde, prawie kogoś wyzwany pojedynie. Bierzcie sobie tego GTR-a, dobre auto jest. Ktoś tu do nas jedzie w ogóle, what the fuck? Jakiś gracz zobaczył, że tyle osób jest tutaj w jednym miejscu. Ciekawe, co sobie pomyślał. Bo nie pomyślał, a to pewnie randomowo się tutaj tak zebrali, o co chodzi? Albo to ktoś z nas, nie wiem. Wszyscy się powyzywali na pojedynek, o co chodzi? Czekaj, to nie jest od nas. Mr. Musk, prawda? Ciśniemy za nim, musimy mu przeszkodzić. On nie wie, o co chodzi, ty. On jeszcze nie wie, ale ja go nie dogonię chyba tym padłem moim. Musimy pomóc naszym ludziom. A, czekaj! To Audi kontra... Nie, no to Audi powinno sobie poradzić. Ale i tak musimy mu pomóc. Gościu wyzwał nie tego, co trzeba. Ja go nie mogę dogonić, kurde. Dobra, Audi chyba sobie da radę. Ale i tak jedziemy na pomoc. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na pojedynkach. Kurde, tam był jakiś drop po lewej. 6 biegów tu jest, uuu. Dobra, gościu się rozwalił. Nasza Audica już chyba wygrała. Nie, to Audica wygrała. Czy wygrała, czy nie? Czekaj, blokujemy tego z tyłu typa. O tak, tak, blokujemy tego z tyłu. Czekajcie, nie we mnie, mnie nie blokujcie. Tego z tyłu typa. Dobra, chyba już przegrał, tak? Tak, chyba koniec pojedynku. Dobra, jaki lancerek zgarnięty, elegancko. No i to jest gra drużynowa. Dobra, goście porobiony, fajnie. Audi dało sobie radę samo, ale w razie czego to wiesz. Ile bitsu za moda. Wiesz co, moda... Moda ja mogę komuś dać, jak ktoś po prostu często jest na streamie. Ale na razie tutaj nie potrzeba moderatorów. Chyba. Raczej nikt nie pisze nic takiego głupiego, żeby... O, wolę GTR-ka niż tego. Chyba, że ktoś ma Mini Coopera. Nie, nikt nie ma Mini Coopera, to ja sobie wezmę GTR-ka. Najbardziej mi się podobał ten poprzedni. Tak, realistyczna gra, bardzo. najbardziej mi się... Tam jeszcze jakiś dropik jest z tyłu. A czekaj. Okej, okay, zobaczcie, znowu w mieście będzie się kończyć. Poszukajmy czegoś, poszukajmy szczęścia w mieście. Już czwarty raz widzę tę samą wiadomość, aha. Ja nie zwracam po prostu uwagi na takie osoby. Jak ktoś tam, ej, spokojnie, spokojnie, to tylko tryb Fortnite. Drużynowo, drużynowo. O, widzę coś tam z przodu. No, słuchajcie, drugim poziomem to my meczu nie wygramy. Wy też sobie tam coś szukajcie. Tak starajmy się trzymać razem, no ja teraz tak odjechałem. I tu mamy, o, i to mi się podoba. Bardzo fajnie. Pyk. Dobra. Był to jakiś ziomek, ale to nikt od nas chyba. Tutaj coś w parku jeszcze jest. Ale nic ciekawego. Nic ciekawego, nie bierzemy tego. Z Mini Cooperem wygrać? Spoko, jeszcze wrócę do tego wyzwania. Na pewno. Czemu nie dałem widzowi? Bo oni mają lepsze auta, zobacz. Szósty poziom. Tutaj Golf jest, jakby ktoś chciał. Nie wiem, tam mieli chyba... Tam jest Victoria, to Golfa można sobie zamienić. Ktoś tutaj przyjechał, nie wiem czy obcy, czy ktoś od nas. Dobra, to od nas jest, spoczko, spoczko. W którym ETS-ie? Nie ETS-ie, ATS-ie. W ATS-a jutro gramy. Czyli American Truck Simulator.
tutaj Golf, ale ten stary to... To nie... Tak, właśnie, złota zasada, musi być chociaż jeden pojedynek Mini Cooper kontra Mini Cooper. No faktycznie, będzie trzeba zrobić. Dobra, strefa się zmniejsza, więc tu chyba nie jest zbyt dobry pomysł, żeby jechać. Zawracamy. No słuchajcie, mamy całkiem niezłe auta. Jak drużynowo będziemy grać, to powinniśmy kogoś pokonać. Tutaj jakiś gościu do nas dojeżdża. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest ktoś od nas, czy nie? Czekaj, 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 czekaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Ktoś tutaj się czai na nas. Co to jest? Panato, co on robi? Aventador zawraca! Czekajcie, pokonamy go! Niech ktoś go z was wyzwie i będziemy go blokować. Patrz, Aventador zawrócił! O kurde, on ucieka od nas. Dobrze, 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 teraz ciśniemy za nim, żeby blokować Aventadora. Kurde, ja nie wiem, czy go dogonię. O ja, ale poszedł, Jezu, ciężko będzie. Rozwalił się trochę, okej. Żeby go tylko dogonić i przyblokować, byłoby super. Hamuj, dawaj. Nie no, za szybki ten Aventador, ciężko go podgonić. Ale jak zawrócił, jak się uciekał, to było śmieszne. No nie no, ziomeczek tutaj robi co może, ale to jednak Aventador jest, nie? Ajajajajajaj. O, szkoda. No ciekawe, na jakim poziomie będzie teraz Aventador. Kurde, źle jest, rozwalił go, szlak. Zostały nam jeszcze... O nie, i co macie za samochody? Czwarty poziom, trzeci, no powiem wam niezbyt. I ten, ten gościu w Aventadorze. O kurde, tu Gallardo jest. Czekaj, napuścimy Gallardo, o nie. Musimy Gallardo blokować, szybko, szybko, szybko. Nie we mnie, nie we mnie. Kurde, Gallardo też za szybkie będzie. Gaz, 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 gaz. No nie dogonimy tego Gallarda, za cholerę. Chłopaki. Ej, ale Aventador uciekał wtedy. Zobaczył trzech typów, co się ze sobą nie ścigają. Ej, rozwalił się. W tym Gallardo się rozwalił. Szybko, 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 szybko. Gazu, 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 gazu. Kurde, kto mnie tutaj tak wyminął? Ja pierdzielę. O, jest! Udało się ziomeczkowi. Dobrze. Zdupiamy z miasta. Ziomeczek przeżył to. Pięknie. Dobra, gdzie tu wyjechać teraz? Chyba tu na wprost, tak jak teraz. Mam nadzieję. Two, one. Słuchajcie, no choćbym się za fujarkę złapał, ciężko będzie to wygrać tym autem. Ale wyjechałem dobrze. Jak oni tam mają jakieś Aventadory. Ale autentycznie widzieliście, Aventador zobaczył trzy samochody i zawrócił. Co ekipa, to ekipa. No, zobaczcie, jeden mnie tam po prawej stronie już wyprzedza i to zdrowo. O nie, drzewo! Ach! Moc przyjaźni pomoże wam zwyciężyć. Tak, zdecydowanie. No nie, no ciężko tutaj będzie, ciężko. Dawaj Jasiek, ciśnij. Musimy jakoś tak szybciej te samochody zbierać. Pojawmy się w tej dobrej miejscówce na następnym meczu. O, tutaj ciężko, przez te błota i drzewa. O kurde, jakbyś nie chciał znaleźć tego garażu, to byś nie znalazł. Jakbyś chciał go znaleźć, to byś nie znalazł. Jak nie chcesz go znaleźć, to znajdujesz od razu, proszę bardzo. Oh shit. No nie, no ciężko. Czwartym poziomem to my tutaj nie wygramy.
tu pod górę ciężko jest tym autem podjechać. Jeszcze drzewa rozwalając. Słabo. Ech.